obserwujemy my jako branża marketerów producencka wyniki EFI każdego roku z dużą cierpliwością, bo to nas pobudza, inspiruje, motywuje, budzi zazdrość wiele razy. Zauważyłem w grupie Żywność Napoje, tam w tej grupie pracowałem, że prace, efekty tych prac, wyniki tych prac były często lepsze niż same briefy. I to pewnie jest obszar, który można poruszyć. To znaczy trzeba może się bardziej przykładać do tego, żeby opisać to dobrze, to co ludzie robią, robią bardzo dużo dobrej roboty, widać ją w wynikach, widać ją jakby w pracy kreatywnej. Teraz czasami brakuje słów, brakuje, nie wiem, umiejętności dobrego opisania tego i sami sobie jako jurorzy dopowiadamy to, co było do osiągnięcia albo jakie było wyzwanie i jak dopowiedzieć pełnię jakby no, zasług osób, które zgłaszają pracę do konkursu, a prace były bardzo dobre.